staviti. Gdje je žurno? Ali Curers of Culture? A to... Piotr Szczepanowicz w studiu festiwalowym opowie o swojej debiutanckiej animacji Drużnik. Witam Cię, Piotrze, na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Witam. Twoja animacja Drużnik to Twój debiut filmowy i już dostał się do międzynarodowego konkursu Krakowskiego Festiwalu. O czym opowiada? Drużnik to jest, jednym słowem można powiedzieć, o samotności, o jej wymiarach różnych. I to miałem, chciałem, żeby to była historia po prostu o człowieku, który żyje sam. W pewnym momencie jego życia pojawia się ktoś. Później ten ktoś odchodzi i już nie żyje sam, tylko żyje samotnie. Trochę o takich różnicach właśnie między życiu samemu, a byciu samemu w ogóle, a życiu w samotności. I czym ta samotność jest tak naprawdę, czy ta samotność nam pomaga, czy nie pomaga, czy że ona potrafi być okrutna, na przykład, że potrafi być tak jak w przypadku losu jeża, który tam akurat występuje przez chwilę. Że potrafi być twórcza bardzo w przypadku tym, co drużnik się zajmuje jakby w samotności i potrafi być też intymna, namiętna. Wydaje mi się, że ma wiele wymiarów, tak więc jest to takie studium trochę, mi się wydaje. Studium samotności. Tak, no. Twój film trwa tylko 11 minut, natomiast jego realizacja trwała, śmiem twierdzić, aż półtora roku. Mm-hmm. Powiedz mi, czym się inspirowałeś? Mm-hmm. Ona nawet trwała trochę dłużej, bo myśmy mieli przerwy podczas produkcji, tylko głównie przez to, że robiliśmy też inne projekty. Ja głównie... Samotność jest nam wszystkim bliska, nie? Tak więc o inspiracji to nie trzeba patrzeć gdzieś daleko, prawda? Wszystko, co się dzieje na wysokości wzroku, ale dla mnie taką inspiracją, na przykład jeżeli chodzi o utwory jakieś filmowe i tak dalej, to też był film Pociągi pod specjalnym nadzorem, na przykład, który mi się wydaje, że jest jakoś z takiego duchu właściwie. Chciałem po prostu naprawdę zawrzeć akurat tego człowieka w takiej przestrzeni i żeby ten film trochę się snuł, tak jak mniej więcej właśnie, tak jak opowiadał to o tym właśnie Mędź na przykład, prawda? Zajmuję się obecnie techniką 3D, natomiast wiem, że w przyszłości współpracowaliśmy między innymi przy realizacji Piotrusia i Wilka, nominowanego zresztą do Oscara. Który był wykonany metodą poklatkową, tak? Tak. I zastanawiam się, dlaczego akurat technika 3D w Twoim nowym filmie? Właśnie, wiesz co, ja ogólnie jakoś się tak nie opieram o 3D. Wybrałem tę technikę dlatego, że była tak naprawdę dla mnie wtedy, w tym momencie, dla tej historii chyba taka najbardziej odpowiednia. A to nie, jakby ja staram się używać po prostu technik animacji tak naprawdę pod daną historię, prawda? Żeby opowiedzieć, żeby ta technika opowiadała też, była częścią narracji po prostu. I to nie jest tylko tak, że zajmuję się animacją 3D, tak więc staram się robić różne, że teraz akurat właściwie w tej chwili robię film 2D akurat, tak więc to tylko dlatego, że taka właśnie jest koncepcja na film, prawda? Tak więc staram się po prostu robić jakby dopasować po prostu technikę do samej opowieści. A tak zupełnie prywatnie, to która z technik animacji jest Ci najbardziej bliska? Wiesz co? Nie, chyba żadna. Tak szczerze, no. Nie, no żadna, bo to tak naprawdę, wiesz, to jest tak, że tak jak powiedziałem, że staram się naprawdę dopasować technikę do tego, co opowiadam i nie można powiedzieć, że każda jest mi bliska właściwie. Technicznie każda jest mi bliska. A jeżeli chodzi o samą realizację, o narrację i tak dalej, to już zależy od historii. Czyli historia jest najważniejsza. Tak. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci powodzenia w konkursie międzynarodowym. No dziękuję i oczekujemy bardzo. Oczywiście Twojego nowego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.